ile bardzo rzadko stwierdzano tu korupcję, mniej przestępstw gospodarczych i nieznacznie mniej przestępstw rozbójniczych, o tyle niepokój budzi wzrost w kilku innych kategoriach. Przestępstwa narkotykowe to już niemal codzienność. O ile w 2021 roku stwierdzono ich poniżej setki, to w minionym roku było ich więcej o 126%. Większą dynamikę odnotowano tylko w przypadku kradzieży samochodów, ale aż trzykrotny wzrost w liczbach bezwzględnych nie wygląda tak dramatycznie, bo w całym 2023 roku łupem złodziei padło tylko, a może aż, 9 aut. Podskoczyły do góry dane o przestępstwach drogowych. Ich liczba wzrosła ze 104 do 123. Niepokojący jest również przyrost zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. W ostatnim pełnym roku kalendarzowym w ręce policjantów wpadło aż 112 kierujących na tak zwanym podwójnym gazie. Wyraźnie też przybywa kradzieży, również tych z włamaniem. Ogółem tych ostatnich z 67 zrobiło się ponad 100, co oznacza, że nieproszeni goście z tak zwanymi lepkimi rękoma odwiedzają średnio dwie nieruchomości tygodniowo. Nie jest również budujące to, że coraz częściej czynów zabronionych dopuszczają się nieletni. Z tej grupy wiekowej wywodziło się w 2021 roku zaledwie 8 podejrzanych, a w analizowanym 2022 roku już ponad 20.